komfortowe mieszkania w najwyższym punkcie Kalisza z najczystszym powietrzem. Osiedle Wzgórza Kalisza to mieszkania o zróżnicowanych metrażach, układach pomieszczeń w nowoczesnym obiekcie. Jedno, dwu i trzypokojowe z ponadprzeciętnie dużymi balkonami i tarasami, piwnicami w cenie lokalu. Bogata oferta obejmuje lokale w stanie deweloperskim, jak i wykończone pod klucz. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Tylko u nas cement Bauprodukte Konstruktor, opakowanie 25 kg tylko za 8,59. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Wielkanocne śniadanie ze sklepami Społem. Specjalnie na Wasze świąteczne stoły w naszej piekarni i ciastkarni przygotujemy tradycyjne babki, mazurki i serniki. Do produkcji używamy świeżych jaj, prawdziwego twarogu i składników najwyższej jakości. Na świąteczny stół polecamy chleb do żurku, żurek oraz baranek z chleba, który będzie stanowił piękną wielkanocną dekorację. Delicje oferują wyroby garmażeryjne, m.in. pasztety, pieczenie i tatar. Wiele z nich dostępnych jest na półmiskach, gotowych do wyłożenia na stół. Gwarantując świeżość i wysokiej jakości produkty, sklepy Społem zapraszają na zakupy przez cały tydzień. Promocja walentynkowa w sklepie Jubiler Monika. Biżuterię złotą i srebrną kupisz nawet za połowę ceny, a złote i srebrne celebrytki o 30% taniej. Dla zakochanych obrączki ślubne już od 590 zł za parę. Przy zakupie panna młoda dostanie złoty pierścionek zupełnie za darmo, a złote kolczyki kupi za złotówkę. Zapraszamy! Jubiler Monika w Galerii Carrefour. Od ponad 35 lat firma budowlana Antczak realizuje w rejonie Kalisza wysokiej klasy osiedla mieszkaniowe. Stawiamy na nowoczesny design, funkcjonalne układy powierzchni i najlepsze materiały. Botaniczna House to propozycja dla tych, którzy marzą o domu jednorodzinnym, ale nie chcą tracić czasu na formalności i nadzorowanie budowy. Panorama Park 2 w Kościelnej Wsi to z kolei mieszkania z ogródkami lub przestronnymi tarasami w eleganckich, kameralnych budynkach. Nowy Korczak kusi lokalizacją i modernistyczną architekturą. Osiedle w ścisłym centrum miasta to oferta dla ceniących komfort życia i dostępność usług. Skontaktuj się z naszym biurem sprzedaży. Pomożemy Ci znaleźć Twoje miejsce. Leczy bóle i nerwice, łagodzi kontuzje, zapobiega celulitowi i odmładza. Daje doskonałe rezultaty w leczeniu schorzeń reumatologicznych, zapalenia stawów, schorzeń neurologicznych. Odtruwa organizm i odchudza, łagodzi objawy klimakterium. Terapia zimnem to eliksir młodości. Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk w Kaliszu świadczy usługi krioterapii ogólnoustrojowej. Zabiegi w kriokomorze dostępne bezpłatnie w ramach NFZ ze skierowaniem od lekarza specjalisty lub prywatnie. Rejestracja pod numerem telefonu 62 501 24 34 w godzinach 8-17.30 lub osobiście. Medyk, ulica Zagorzynek 34. Dobry wieczór Państwu. Mamy wtorek, 27 dzień marca. Magazyn miejski Witold Torbiarczyk. A na początek to, co dziś w wydaniu. Tragedia w Nowych Skalmierzycach. 15-latek zabił swojego ojczyma. Młody człowiek przy użyciu tutaj ostrego narzędzia zadał uderzenie w okolice klatki piersiowej. Kaliszanka we włoskim obozie pracy. Wyjeżdżając z Polski byli wprowadzani w błąd co do tego, jakie będą tam warunki, jakie będą zasady wynagradzania. Rozlicz PIT podczas zakupów. Pracownicy kaliskich urzędów skarbowych będą przyjmować i pomagać w rozliczeniu zeznań podatkowych. Tyle skrót, czas na szczegóły informacji, a rozpoczynamy tragedią rodzinną w Nowych Skalmierzycach. 15-letni chłopak zabił swojego ojczyma. Nastolatek podczas kłótni domowej zadał mężczyźnie jeden śmiertelny cios nożem
w klatkę piersiową, po czym uciekł z mieszkania. Szybko oddał się w ręce policji, bo namówili go do tego znajomi. Prokuratura potwierdza, że w tym domu wcześniej dochodziło do awantur, a przyczyna wczorajszej tragicznie zakończonej szarpaniny była niezwykle błaha. Wczoraj około 20 w kamienicy przy ulicy Kaliskiej w Skalmierzycach doszło najpierw do kłótni, później do szarpaniny między 15-latkiem a 37-letnim mężczyzną, partnerem matki nastolatka. Przyrodziło się szarpaninę, w trakcie której młody człowiek przy użyciu tutaj ostrego narzędzia zadał uderzenie w okolice klatki piersiowej. W związku z odniesionymi obrażeniami, pomimo już podjętej akcji reanimacyjnej, mężczyzna zmarł. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, przyczynkiem do wczorajszej kłótni był spór o telefon komórkowy. Jak mówią nam sąsiedzi rodziny, wcześniej często w tym domu dochodziło do awantur, a policja miała tam interweniować nawet dzień przed tragedią. Mieszkanie, w którym doszło do zabójstwa, było wynajmowane przez 37-latka. Przeprowadził się on tutaj po rozwodzie z pierwszą żoną. Drugą partnerkę, matkę 15-latka i około 10-letniej dziewczynki, poznał niedawno. No ja go tylko tak znam, wie pan, dzień dobry, dzień dobry. On tu wcześniej sam mieszkał. Sam. Bo on był po rozwodzie, nie wiem. No. Pani się wprowadziła do niego, tak? Tak, za pani się wprowadziła. Ale były jakieś hałasy, awantury? Co? No, to ja już nic nie wiem. Tam się kłócili, bili się, to tam między nimi jest. A kłócili się i bili? Tak, to było małżeństwo, tam nie małżeństwo, bo to tacy byli. Były jakieś hałasy, tak? Były. Tu policja też była, to wiedzą. Problemy w tej rodzinie i konflikt między nastolatkiem a jego ojczymem potwierdza nam prokuratura. Ten konflikt pomiędzy tymi osobami tutaj istniał już do jakiegoś dłuższego czasu i jego natężenie, które pojawiło się właśnie w tej tragicznej wczorajszej nocy, miało taki właśnie tutaj smutny finał. Wczoraj tuż po zabójstwie 15-latek wybiegł z domu. Przez krótki czas był nieuchwytny. Schował się u swoich znajomych, ale jak wczoraj zeznał, to za ich namową dobrowolnie zgłosił się na policję. W tej chwili przebywa w izbie dziecka w Ostrowie Wielkopolskim. Sprawą zabójstwa zajmuje się sąd rodzinny w Ostrowie. Nie rozliczyliście się jeszcze z fiskusem? Możecie to zrobić z pomocą pracowników Kaliskiego Urzędu Skarbowego w przerwie między zakupami. Niebawem w centrach handlowych w całej Polsce odbędzie się akcja Szybki PIT. W Kaliszu akcja odbędzie się w Galerii Kalisz w Carrefourze przy ulicy Poznańskiej w piątek i sobotę 6 i 7 kwietnia od 12 do 20. Będziemy w pełnym zakresie obsługiwać, czyli zarówno pomoc w wypełnianiu, jak i przyjmowanie zeznań. Chodzi o to, żeby uniknąć potem kolejek w urzędzie. Z kolei w środę, 4 kwietnia, w pierwszym urzędzie skarbowym przy ulicy Wrocławskiej urzędnicy pomogą rozliczyć się z podatków osobom pracującym za granicą. Akcja polegająca na rozliczeniu dochodów z zagranicy obywateli Polaków, którzy pracują za granicą, ale również uzyskują dochody z kraju, więc ponieważ ze względu na dosyć skomplikowany charakter tego rozliczenia podjęliśmy się tej czynności. Ponad połowa kaliskich podatników złożyła już swoje zeznania, a wśród nich zdecydowana większość, bo aż 70%, zrobiła to przez internet. Ostateczny termin rozliczenia się z fiskusem za ubiegły rok mija w poniedziałek, 30 kwietnia. Kaliszanka, jedną z osób, które były zmuszane do pracy na włoskich plantacjach. Kobieta do prokuratury zgłosiła się wiele lat po tym, jak została oszukana, wywieziona na południe Europy i tam więziona. Śledztwo przeciwko osobom, którym zarzucono handel ludźmi, zakończono w ubiegłym roku. Sprawa będzie toczyć się przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie. Zarzuty usłyszało 5 osób w wieku od 38 do 48 lat. Wszyscy są oskarżeni o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, handel ludźmi, oszustwa i czerpanie z tego tytułu korzyści finansowych. Sprawa dotyczy tzw. obozów pracy na terenie Włoch. Jedną z osób, która do nich trafiła, jest kaliszanka. Pracowała we Włoszech w końcówka 2004 i początek 2005 roku, ponieważ ona była jakby w takich dwóch obozach, bo została jakby przekazana do tego drugiego. No i tam naprawdę bardzo
strasznych warunkach ci ludzie pracowali, ale już wyjeżdżając z Polski byli wprowadzani w błąd co do tego, jakie będą tam warunki, jakie będą zasady wynagradzania, no i te pieniądze im po prostu albo nie płacono, albo zabierano, a no mieszkali, tak jak mówię, w strasznych warunkach, źle byli traktowani. To była praca tak naprawdę w obecności tych osób, tych członków tej grupy, którzy mieli ze sobą broń, gdzie kierowano wobec nich różnego rodzaju groźby, także no, to było straszne przeżycie dla tych ludzi. Kobiecie udało się wyjechać z Włoch, ale prokuratura o swoich przeżyciach zawiadomiła kilka lat później. Śledztwo zakończyło się w ubiegłym roku. Akt oskarżenia trafił najpierw do Sądu Okręgowego w Kaliszu, ale na wniosek placówki został przekazany do Rzeszowa, ponieważ większość świadków pochodzi z południa Polski. Sprawa miała ruszyć w styczniu, jednak ze względów organizacyjnych jej termin został przesunięty. Oskarżeni już raz usłyszeli wyroki. W 2013 roku zostali skazani przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Organizator procederu usłyszał wyrok 8 lat pozbawienia wolności. W przypadku handlu ludźmi podejrzani odpowiadają indywidualnie za każdą pokrzywdzoną osobę. Sprawa obozów pracy organizowanych we Włoszech wyszła na jaw w 2006 roku. Wtedy to w regionie Apulii na południu Włoch specjalna komórka ROS karabinierów w Rzymie uwolniła ponad 100 przetrzymywanych w dramatycznych warunkach i zmuszanych do katorżniczej pracy Polaków. Równocześnie funkcjonariusze Centralnego Zespołu do Walki z Handlem Ludźmi w Komendzie Głównej Policji w Warszawie weszli do mieszkań podejrzanych w kilku województwach na terenie Polski. W operacji, którą nazwano Ziemia Obiecana, pomagały Europol i Interpol. Wzorem ubiegłych lat w Wielką Sobotę miasto zaprasza na śniadanie wielkanocne. Początek o godzinie 11. Na stołach nie zabraknie m.in. jajek, żuru, bigosu, kiełbasy i słodkości. Miasto zaprasza wszystkich, którzy chcą spędzić ten szczególny czas w miłej atmosferze, porozmawiać i zjeść ciepły posiłek m.in. z prezydentem Grzegorzem Sapińskim. Świąteczne spotkanie pobłogosławi jego ekscelencja Edward Janiak, biskup kaliski. Współorganizatorami Kaliskiej Wielkanocy są Caritas Diecezji Kaliskiej oraz Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji. Wielkanoc to przede wszystkim czas przygotowań duchowych. Dla tych, którzy nie mogli wcześniej przystąpić do sakramentu pokuty, Kościół daje tę możliwość w Wielką Środę, 28 marca. Tego dnia księża oczekiwać będą na wiernych przez cały wieczór aż do północy. Akcja odbywa się w 9 największych świątyniach w Kaliszu. Ich listę znajdziecie na portalu faktykaliskie.pl. Anna Przybylska, Lech Kaczyński, Agata Mróz, Zbigniew Religa, Grzegorz Ciechowski, Zbigniew Wodecki, a nawet Ed Sheeran. To niektóre z 76 postaci zgłoszonych przez uczniów, rodziców i pracowników Szkoły Podstawowej nr 17 w Kaliszu, która szuka nowego patrona. Do tej pory był nim póki co i nadal jest Bronisław Koszucki, lekarz, prezydent Kalisza w latach 1945-47. W związku z ustawą dekomunizacyjną ta postać nie może już patronować 17. W wyborze nowego patrona uczestniczy cała społeczność szkoły, czyli uczniowie, ich rodzice i pracownicy placówki. Najpierw zbierano propozycje, a niedawno ogłoszono 5 najczęściej pojawiających się nazwisk spełniających kryteria. To Stefan Scholz-Rogoziński, Maria Skłodowska-Curie, Janusz Korczak, Fryderyk Chopin i Irena Sendlerowa. Łącznie zgłoszono 76 postaci, a wśród nich znaleźli się m.in. Jan Paweł II, królowa Jadwiga, ksiądz Jerzy Popiełuszko, olimpijczycy polscy, Jan Matejko, Władysław Bartoszewski, Lech Kaczyński, Andrzej Wajda, Anna Przybylska, Agata Mróz czy nawet Ed Sheeran. Ostatni kandydat nie spełnia podstawowych wymogów, nie jest osobą nieżyjącą i nie jest Polakiem. Kolejne warunki, które musi spełnić nowy patron siedemnastki to: musi być bohaterem indywidualnym lub zbiorowym, grupą ludzi związaną z określonymi ideami, wydarzeniami historycznymi. Być człowiekiem bądź grupą o szczególnie znaczących dokonaniach, będącym w powszechnej opinii publicznej wzorem postępowania. Wyłonieniem nowego patrona zajmie się specjalnie powołana w szkole komisja. Nowy patron szkoły zostanie wybrany w drodze referendum 23 kwietnia.
A na koniec zaglądamy na portal faktykaliskie.pl. Zarzut posiadania środków odurzających usłyszał 27-letni mieszkaniec Kalisza. W sobotni wieczór on i jego kolega zostali zatrzymani na ulicy Lipowej. Część narkotyków w ich pojeździe znalazł policyjny pies. A szczegóły tego tematu znajdziecie na portalu faktykaliskie.pl. I to wszystko we wtorkowym wydaniu magazynu miejskiego. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Spotykamy się jutro. Zapraszam i do zobaczenia w środę.